Mano. Siemano. Twitterka czytasz? Bo tam wczoraj cię mocno chwalili kibice. Nie, i przedwczoraj. Nie, z kolegą. Nie, nie czytam. Kiedyś czytałem. Chwalą, to dobrze, że chwalą. Mogę się cieszyć. Ale szacun powiem ci, bo długa przerwa jednak. Jest taka duża różnica, jak się wraca. Znaczy duża na pewno jest. To jak się do takiego meczu podchodzi, że nie grasz długi czas, no i potem wchodzisz w meczu, który ma no, mega duże znaczenie. No był to ważny mecz. Ale myślę, że tak... Nie wiem, no psychicznie też nie mam problemu, żeby to unieść i no, jestem gotowy po prostu, żeby grać. No i gdzieś tam trener też mi podpowiadał przed meczem, co mam robić, żeby grało się łatwiej. Tyle. Przed meczem z Piastem mówiłeś, że nie będziemy gadać, że pogadamy po meczu, jak wygramy. To teraz musisz dużo mieć do powiedzenia, bo bardzo ważne było to zwycięstwo. Nie, to naprawdę, braty. Dużo nie musimy gadać. Ja wiem, że ty lubisz ze mną gadać, zawsze i przychodzisz do mnie i ja też nie odmówiam ciebie, ale najważniejsze, że jest, wygraliśmy bardzo, bardzo ważny mecz i bardzo ciężki, bo z Piastem zawsze jest ciężko wygrywać. Taka drużyna jest bardzo organizowana i walczą zawsze i czasami mają dużo szczęścia też. I bardzo ważny mecz wygraliśmy. Wiadomo, że 6 meczów przedtem nie mogliśmy wygrać z nimi. I teraz oni byli na takim dobrym poziomie, że ile 20 meczów nie przegrywali w serii takiej malej i dla nas to był bardzo ważny mecz i teraz cała koncentracja jest na następny w Gdańsku. In Gdańsk you have to unlock yourself because yesterday you seem to be luck. Yes, I for sure it has to be go at least the one chance, but yeah, this is football. Sometimes I score a goal I didn't even know how, and yesterday when the ball came, you know, was jumping and I was just concentrating to hit it well, to don't miss it with my feet, like for example the player from PS did. He didn't even hit the goal, so I was just concentrating to have a good impact on the goal, but yeah, I just hit the keeper. I was close to the close to him. I just hit him. So this, of course, it hurts me. But then Rafa saved me. So he has. I have to buy him something for sure. Gadaliśmy właśnie tutaj między sobą, że chyba takiej radości na ławce i w ogóle potem w szatni to nie było. Ja wiem, od meczu z Lechem na jesieni, co? No na pewno, gdzieś to czuliśmy, że, no, że ta przewaga trochę zmalała, bo widzieliśmy, że Pogoń też złapała dobrą pasę, ale no i wiedzieliśmy, że to jest mega ważny mecz dla nas. Wygraliśmy, trochę odskoczyliśmy, zostały 4 kolejki, 4 mecze, trzeba wygrać po prostu. Widać było po każdym z zawodników, że no, nerwy były, co? I taki, dużo takiego napięcia. Nie, spokojnie, nerwy i napięcia i presja zawsze jest, to zawsze jest w Legii, to każdy mecz musisz wygrywać, to jest normalne. I to nie oznacza, że teraz pojedziemy w Gdańsk i będziemy luz i nic nie będziemy robić, to praca czasami pomaga i to taki daje fokus i taki daje zaangażowanie, że pokazaliśmy w Piastu wczoraj i myślę, że było mecz pod całym kontrolą Legii i to było ważne. Coach said that you will buy everyone a Rolex when you become the top scorer of the whole league. But it will be the Turkish Rolex, yes? It's gonna be the Turkish Rolex, yeah. Coach, he came with this idea, he saw it somewhere in Italy. But first I have to speak with the president to give me new contract to pay everything, because it would cost a lot of money. So maybe I will buy this from Kinder Niespodzianka, from Kinder Surprise maybe, you know. Wako, muszę ci powiedzieć, tak już na sam koniec, że język polski naprawdę top. Szacun, duży szacun. Staram się. Dzięki.
czuć powietrze, nie? Inne? No, takie, wiesz, morskie, no. Najodowane. Nie, inaczej. Mam nadzieję, że wam dzisiaj to powietrze będzie sprzyjało. Nie ma wyjścia. Chociaż tutaj jak gramy, to chyba nie było jeszcze łatwego meczu. No, ciężko się, wiesz, ciężko powiedzieć. No, ostatnio pamiętam dwa mecze, to były bardzo ciężkie. Jeden był zwycięski 2-0, pamiętam, a ostatnio remis, nie? Bramkę też tu chyba strzeliłeś. Nie pamiętam. Tak, ja nie pamiętam. Było, minęło, to się już nie liczy. Zobacz, Skiba, on jest taki skromny. Nie pamiętam, nie wiem. Trzeba być skromny, żeby dojść do czegoś. To sami wiadomo. A jak ze skromnością u Skiby, bo ty raczej jesteś takim piłkarzem, który tych młodych tutaj potrafi ustawić, to możesz się teraz wypowiedzieć jako opiekun. Skromnością? Ze skromnością i z innymi cechami. Nie, ambicja, charakter ma na pewno. Potencjał, bardzo ważne. Głowa musi jeszcze ustabilizować na pewno. Na tym ale zakończymy. Jest na to czas. Last time when you didn't score during the game, the next game you score 4 against Lubin. So I now want to repeat it. Doesn't matter, we just have to do our job. Win doesn't matter how and make another step towards our target. Wszystko dla ciebie. To jest poziom. Odpowiednia murawa, szybkie granie. Tak jest. Jura. Przygotowano go do mistrzostwa Europy. Tak. Jura, widziałeś jaka flaga jest obok szatni? Jura, jeśli widział jaka jest zastawa pored stacjonic. Jest. To specjalnie dla niego zrobione. No też mi się tak wydaje, to jest chyba dobry znak. Wcześniej było za Antole, teraz za Jurę. Kiedy będzie Czarnogórska? Słuchaj, tu musicie z reprezentacją jakiś sukces europejski. Wiesz, a to już wszystko w twoich nogach jest. Dobra, dobra. Jeszcze troszeczkę, poczekajcie. Szponowe, cześć. Siemano. Dzisiaj widzę Kapi, nie że mniej skoncentrowany, bo nie, ale chyba spokojniejsi jesteście przed tym meczem niż przed Piastem, bo tam przed Piastem napięcie było wyczuwalne w powietrzu. No chyba było. Po mnie też było widać, co? Ale dzisiaj tak rozmawiamy właśnie, że jakby było z kibicami spotkanie, co? To tutaj by nasi przyjechali, zapełniliby cały sektor. Z Gdańska pewnie też sporo ludzi by przyszło. Ważny mecz dla nas i dla nich, nie? Nie no, tutaj jeżeli chodzi o kibiców, to zawsze dobrze to wygląda. Nie minusa, nie? Okrutnego. A, no właśnie, mówił mi chodzi, że... Gdzie moje okulary od Snoop Dogga? Zapomnieliśmy o tym. No. Ale teraz... A zwycięstwo było? Było, więc teraz będziemy pamiętać. Specjalnie zrobiłem to, nie? 3 punkty, nie? Dzisiaj tylko 3 punkty. Możesz mi dorobić te okulary od Snoop Dogga, nie? Tak. To tylko 3 punkty dzisiaj. Ale żeby ci dorobić te okulary od Snoop Dogga, to musiałbyś powiedzieć najpierw coś takiego, wiesz, mega odkrywczego. Nie no, powiedziałbym, że dzisiaj tylko 3 punkty, a ja zrobiłem to. Tak. No i teraz do okulary też dodać. Tak, okulary wpadasz w Snoop Dogga i po meczu, które było 3 punkty, przewidzieliśmy to. Mamy nadzieję, że dołożymy jakiś akcent swój. Cegiełkę. Still Snoop Dogga, Guess back. Już się pan oswoił z nową sytuacją? Tak, od początku. Wydaje mi się, że widać, że wszystko jest pod kontrolą, zaplanowane, także wszystko przebiega zgodnie z naszym planem. No ale nie był to tak... najłatwiejszy debiut. No nie był na pewno, ale kluczem do sukcesu dobra organizacja, dobry plan i myślę, że trener tutaj nam w pełni ufa i wie, że wszystko będzie tak jak należy zrobione, tak samo miejmy nadzieję będzie dzisiaj. No i miejmy nadzieję, że średnia 3 punktów na mecz w Ekstraklasie zostanie podtrzymana. Oby.
panowie! Dawaj, 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 panowie! Spróbujemy parę razy. Nie, dawaj. Ekstraklasie to się pan odnajduje nad wyraz dobrze. Nie, no spokojnie. Swoją robotę wykonaliśmy. Mam nadzieję, że trener zadowolony, obdarzy nas dużym zaufaniem, także wszystko poszło zgodnie z planem i to najważniejsze. Wiem, że ma pan taki zegarek do liczenia kroków, więc jestem ciekaw, ile dzisiaj było przechodzone przy ławce, bo mam wrażenie, że zrobił pan więcej niż niektórzy zawodnicy na boisku tych kroków. No, limit dzienny już mam zrobiony, także 15 tysięcy kroków jest zrobione. Duży kamień spadł z serca, rozumiem. Tak. Duże emocje, duży stres, ale taki też moment sezonu, gdzie no trzeba ten ostatni krok postawić. Czasami są one najtrudniejsze, ale dwa ważne zwycięstwa i zostało tylko postawienie kropki na i, także za tydzień to na pewno zrobimy. No właśnie, wolilibyście mieć już to za sobą, żeby Raków swojego meczu nie wygrał, czy trzymacie kciuki za Raków, żeby wygrać mistrzostwo z Wisłą 1 maja? Nie myślimy o tym, po prostu chcemy zdobyć mistrzostwo, chcemy już przypieczętować to w jakikolwiek sposób i nie liczymy na Raków, po prostu zrobimy to sami w sobotę. That after that game, for the 22nd time of the season, your friends can buy you a beer because you scored. But I think that you owe to Artur also one. Yes. He's
He's really, he's incredible. The saves he's making this season is not easy for him because sometimes he's like 60-70 minutes without touching a ball and then he make incredible saves. So it's really a legend of the club and I'm proud to be and playing in his team.